SHP, jazda 100, jazda bezprądowa, jazda prądowa z powrotem. Zgadza się, w dzisiejszych czasach bardzo ciężko coś splanować z pracą na dłużej, bo wszystko się zmienia. Nawet można wziąć to pod uwagę, że teraz dużo jest automatyzacji, tak? Że niedługo na przykład zamiast, nie wiem, pracowników, którzy składają samochody, będą pracownicy obsługujący maszyny, które składają samochody, no. Chociaż już po części na przykład ta branża jest trochę zautomatyzowana. A już niedługo już to wiemy, że i będzie w pełni, tylko ludzie będą czuwali nad maszynami. Na razie jeszcze nie widzimy to 22. Tu stoi, ale to nie było ET22. No chyba tam stoi. Gdzieś kursorem pokazuje, chyba stoi. Tak, zgadza się, stoi. Czyli nie dostała go. Stoi i czeka na wagony, których nie dostanie. To cóż, no jeszcze trochę poczekam. No ogólnie to teraz pracą jeszcze z tym, co się przy okazji dzieje u nas w polityce. Naprawdę może być ciężko, nie powiem. No wiem. Ponoć już niedługo mają być niewypracalni pod wpływem, pod względem emerytur, nie? Ja to słyszałem, że ponoć niedługo nie ma być pieniędzy na emerytury. Zobaczymy, co z tego będzie. Ja się coraz bardziej zastanawiam, żeby jednak iść do pracy, no, za granicę. Na razie pracuję w polskiej firmie, ale coraz bardziej się człowiek zastanawia nad tym, żeby jednak zacząć pracować za granicą. Ale nie wiadomo, co to będzie w Polsce potem na przyszłość. No to jeszcze zobaczymy. Trzeba pobrać dodatkową poprawkę, a postaram się, mówię, tym zająć po odcinku. U mnie dzisiaj to chyba się szykują na jakiś nalot. Nie wiem, czy na morze, na Ukrainę będą lecieć. Bo normalnie co chwilę jakieś helikoptery latają. Już chyba od 2 godzin. No normalnie ja ciągle słyszę helikoptery za oknem wojskowym. A mnie daleko siebie lotnisko akurat. Wojskowe, więc... No. Znaczy lądowisko bardziej dla helikopterów, bo oni nie mają pasa startowego dla samolotów. I wiadomości z dnia 26 kwietnia, o której pisałem powyżej, jest wskazana wiadomość z tą poprawką. Dobrze. Zobaczymy. Sobie potem odtworzę jeszcze zapis z transmisji. Dokładnie. Sprawdzę. Bo człowiek nie spamięta tego, chociaż... Ja mam dobrą pamięć, ale akurat o takich rzeczach bardziej wirtualnych lubię zapominać. Człowiek się zajmuje jednak na bieżąco tym, co się dzieje wokół niego, niż tym, co się dzieje w symulatorach, nie? Symulatory to rozrywka dla mnie. Nie chciało mi zadziałać skresowanie SHP. Klikałem tak, jak powinno być i nie chciało zaskoczyć, nie wiem. Składy też są stare, niedostosowane do nowej paczki. A co się zmieniło w tej nowej paczce? Jakie są inne składy? Co w nich jest innego? Jestem ciekawy.
A na razie żadnych błędów nie widziałem w tej sprawie. Czubak. A teraz działa. Czuwak, pokazuj to SHP. Część starych wagonów i nogów wypadło z nowej paczki. Aha, rozumiem. Ale one chyba są jakieś zastępowane, no bo jednak lokomotywy jeżdżą. No jakby czegoś nie było w nowej paczce, to raczej lokomotywa by chyba nie jechała tak samo z siebie, nie? Same wagony na przykład. Dziwne by to było. Przed nami grabówek Lachy. Jakaś stacja przed nami. Przystanek osobowy bardziej może niż stacja. Tak wygląda nasz skład. Jak mówiłem, podmieniony przeze mnie. Nie jest to oryginalny skład. Problem z tym, czy scenariusz nie wysypiał, będzie brakowało wagonów? No, mam nadzieję, że dojedziemy jednak do końca, nie? Jeszcze pół godzinki zostało. Troszkę podgłośniłem muzykę, mam nadzieję, że teraz nie jest za głośno, ale wydawało mi się, że ten tracks jest głośniejszy od muzyki. Najwyżej może całość ciszyć ewentualnie, jakby było coś za głośno. Ale sądząc po paseczkach, powinno być w porządku wszystko. No i jest to, że lokomotywa na SHP już teraz nie krzyczy czuwać. Tylko SHP jest ciche. Wydaje mi się, że tak powinno właśnie być. Chociaż nie znam się do końca, ale no... Tak by to było logiczne, jak to mówię, trochę te niemieckie... PZB to SHP ciche u nas jest jak najbardziej w porządku. Nie wiem na ile jest to upodobnione do niemieckiego PZB, tak jak mówię, no ale... Po części mi się wydaje, że jest lekko podobne. Dużo funkcji nie ma, ale... Takie uproszczone niemieckie PZB by to było. Otóż działa na zasadzie elektromagnesów. W przypadku tej ET-22 w grabówku się nie wysypie, pomimo że powinno dojechać do Płodowic towarowych.
odmienić wagony i wrócić z wagonami do Grabówka. Rozumiem. Proszę, jak ja bym sobie teraz wybrał na przykład misję jakąś, żeby jechać tym PT-22. Nie wiem, czekał na te wagony do jutra. Nie dalej by nie przyjechały. O, widzę, że jest taka misja, że się rozpoczyna w na terenie lokomotywowni w Grabówku i manewruje się i podczepia się do pociągu. No właśnie, tak to jest. Misja dla gracza. No to bym się zdenerwował, tylko nie powiem wtedy. Jakbym tych wagonów nie dostał. A może i kiedyś sobie tą misję prywatnie nawet jechałem. Nawet nie wiem, czy na transmisji jej nie było. Nie, po prostu mi wagonów nie podstawili. I czekałem. U mnie na transmisji to widzę kameralne towarzystwo, cały czas tylko pan Mati ogląda. Czasem tam jakieś niby trzy osoby były, dwie się zdarzają nawet, ale... Tak, bardzo rzadko. No to jest to, no niestety. Symulatory kolei nie są popularne. Jakbym nie wiadomo, co robił jeszcze na tym kanale, może to jeszcze inaczej by się to oglądało, ale... A nie jestem człowiekiem, co jakieś dziwne pomysły nagrywa, o których nawet nie powinno być mowy na scenie publicznej, ale no niestety. Niektórzy i takie rzeczy nagrywają i to są bardzo popularne rzeczy. Ludzie czasem nawet swoje całe życie pokazują. Ale cóż, no. Takie rzeczy są popularne. Tygodnio późna pora, też się zgadza. W sumie tak, no. Dzisiaj poniedziałek. Tak to jest jak człowiek. Człowiek trochę inaczej pracuje. Że 3 tygodnie go nie ma i potem do domu wraca i siedzi przez tydzień czy dwa. Dzieci do szkoły, dorośli do pracy, to się zgadza. Sam nigdy w poniedziałki długo nie siedziałem, bo to zawsze jak do szkoły się chodziło na 8, to człowiek był zmęczony. Bo w niedzielę się wyspał, w weekend. Człowiek wyspał w weekend i potem nie mógł zasnąć w niedzielę wieczorem. W poniedziałek z rana wstał, to we wtorek wieczorem, w poniedziałek był zmęczony. Tak, nie każdy ma taki tryb pracy. Radość. W sumie jakoś tak nie docierało do mnie, że dzisiaj jest poniedziałek. Ten czas tak szybko leci, że większość pracuje 8 godzin dziennie, 40 godzin w tygodniu. A, chyba się scenariusz wysypał. U nas dymne SBL jest na stoi. Ja też niby pracuję po 8 godzin dziennie i 40 godzin w tygodniu. Tylko ja tą normę, wyrabiam, no tak trochę inaczej. No ja pracuję, mam w umowie niby, że 8 godzin dziennie, bo 40 w tygodniu. Chyba, że coś teraz mi się już myli, ale tak bodajże było. Ja normalnie tak pracuję czasem po 12, a czasem nawet więcej. Kończę, nie wyhamuję przed tą SBL-ką, nie? Ale maksymalne hamowanie.
Z tego co widzę, to chyba sobie dalej nie pojedziemy. No i tym bardziej tak jak ja na busach na przykład pracuję, to... Znowuż to samo, już chyba kiedyś to było na jakimś odcinku, nie? Chyba się będzie kończył ten scenariusz. Prawie nowo od rana. Człon pierwszy rozerwany od członu drugiego. A to co, czy łóweczka była, czy jak to wyglądało? Aha, za każdym razem, czyli widzę, że to już jest znany błąd, nie tylko mój. Właśnie kiedyś już chyba to było, dlatego tak mi się kojarzyło. No cóż, no nic tutaj nie zrobimy, nie? Tak kawałek przejechałem jednak przez ten semafor, no. No cóż, no nic nie poradzę. Tylko rusza do tyłu z grabówka zamiast strony drawinowa. Aha. Rozumiem. No dobrze, to cóż, mogę poradzić. W takim razie będziemy dzisiaj kończyć. To jest błąd Elsa zgłaszany na forum. Rozumiem, no to ja może teraz właśnie przejdę sobie w obiorę, żeby już na następny raz być gotowym. A no dzisiaj niestety zakończymy. Już jest 23 godzina. Myślę, że pan, panie Mati, też już pomału będzie się zbierał spać. Ja się wezmę na to, aby pobrać tą nową paczkę. I zobaczymy się pewnie przy następnej transmisji. Również dobranoc, panie Mati. Komentujcie, subskrybujcie i ja się z wami żegnam. I do zobaczenia. Na razie, cześć. Pa, pa.